Witam, przedstawiam mocno zmodyfikowanego Specialized Chisela Comb z roku 2021 w rozmiarze L. Z seryjnego roweru dużo w nim nie zostało. Oprócz jednej z najlżejszych aluminiowych ram na rynku w bardzo ładnym czerwonym lakierze w połysku, nie najszybszych, ale za to wytrzymałych i dobrze trzymających zwijanych opon Specialized Fast Track o szerokości 2-3, bardzo cenionego przez wiele osób siodełka Specialized Power o szerokości 143 i aluminiowej kierownicy Stout, cała reszta jest zmieniona. Najtańszy 12-rzędowy napęd Shimano Deore został wymieniony na XT8100 z przerzutką XTR i pięknym blatem Naro White od Gerberuka z 36 ząbkami. Do kompletu zamontowano też dwutłoczkowe hamulce i tarcze XT. Koła to teraz lekkie, wytrzymałe i szerokie, karbonowe kowie Lite 30 od Treka na piastach Rapid Drive, które mają 6 zapadek i 108 punktów zaczepu. Właściciel wybrał właśnie taki zestaw, bo Chisel jak na rower XC ma dość progresywną geometrię i często odwiedza na nim górskie trasy, gdzie bardzo przydaje się szeroka i mocna obręcz oraz opony o dużej pojemności, a już szczególnie w aluminiowym sztywniaku. Dla zwiększenia wygody i zmniejszenia masy aluminiowa sztyca została wymieniona na bardzo lekkiego, karbonowego akcenta i jedne z najlżejszych na rynku gripów SE. Bardzo słabo pracujący i niezbyt sztywny RockShox Judy ustąpił miejsca Seedowi SL w najprostszej, ale o niebo lepiej pracującej wersji Select z tłumikiem Charger. Po tych zmianach rower pokonał magiczną barierę 10 kg, a nadal jest z czego schodzić, bo właściciel już planuje wymianę Seeda na lżejszą wersję Ultimate, opon na wyścigową odmianę Pirelli Scorpion XC Race, a dodatkowych ładne parę gramów można jeszcze urwać na kierownicy, siodełku i pedałach. Osobiście jestem wielkim fanem Chiseli i uważam, że to najlepsze aluminiowe sztywniaki na rynku, które jak widać mogą śmiało konkurować z karbonowymi odpowiednikami, zachowując przy tym większą odporność na uszkodzenia, niewiele wyższą wagę, piękny wygląd i będąc dumą i oczkiem w głowie dla swoich właścicieli. Dzięki za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzach. A jeśli film Ci się podobał, zapraszam do stawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!